Witajcie na kanale Kołem się tocząc, traktującym o historii Polski oraz wydarzenia, które choćby luźno są z nią związane. Dziś postaram się przybliżyć problematykę oporu górników przeciwko władzom komunistycznym po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Szczególnie dramatyczny obrót sprawy przybrały w katowickiej kopalni węgla kamiennego Wujek. Opowieść warto zacząć od przybliżenia realiów panujących w omawianym okresie. W początku lat 80. XX wieku w PRL-u niesamowicie istotną gałęzią przemysłu było górnictwo, posiadające status strategicznego w związku z rolą węgla jako głównego surowca energetycznego kraju. W związku z tym silnie inwestowano w rozbudowę infrastruktury wydobywczej. Czynnie funkcjonowało 66 kopalni, kilka innych było w różnych stadiach budowy. Większość z nich, bo aż 62, znajdowały się w Zagłębiu Dąbrowskim oraz na Górnym Śląsku. W ramach ciekawostki dla oddania skali ważności przemysłu wydobywczego powiem tylko, że obecnie w Polsce posiadamy 20 czynnych kopalni węgla kamiennego. Silna pozycja przetargowa, jaką dzięki temu posiadali górnicy, była przez nich coraz częściej wykorzystywana. Latem 1980 roku wymusili na władzy centralnej tzw. porozumienie jastrzębskie. Zaakceptowane przez rządzących postulaty obejmowały m.in. podwyżki zarobków, wolne soboty i niedziele, czy obniżenie wieku emerytalnego. W miesiącach następujących po tym przełomie masowo powstawały silne komisje zakładowe i ponadzakładowe w ramach Solidarności. Grudzień 1981 roku wywołał w takim zwartym środowisku związkowym bardzo gwałtowną reakcję. Odnotowano ponad 20 protestów oraz prób ich organizacji. Opór stawiali zarówno górnicy, jak i przedstawiciele innych zakładów związanych z branżą. W fabryce zmechanizowanych obudów ścianowych czy bytomskich zakładach naprawczych przemysłu węglowego. Protesty miały na celu zwolnienie internowanych działaczy związkowych, zniesienie stanu wojennego, powrót do porozumień jastrzębskich. Władze zdawały sobie oczywiście sprawę z powagi problemu. Wstrzymanie wydobycia węgla kamiennego mogło wpłynąć na gospodarkę bardzo gwałtownie i zdecydowanie negatywnie. Przygotowano plan działania i 14 grudnia 1981 roku do zakładów objętych strajkami trafiła odezwa ministra górnictwa i energetyki, generała dywizji Czesława Piotrowskiego. Szczególnie mocno uderzała ona w organizatorów protestów, jednocześnie kusząc zwykłych robotników obietnicą całkowitej amnestii pod warunkiem powrotu do pracy w terminie 2 godzin od ukazania się odezwy. Mimo sporych nadziei z nią związanych, odezwa nie przyniosła żadnych rezultatów. Władza postanowiła więc sięgnąć do innych środków, tym razem zdecydowanie bardziej siłowych. W kopalni Wujek o wprowadzeniu stanu wojennego załoga dowiedziała się już w nocy z 12 na 13 grudnia, około godziny 23.30. Wówczas to doszło do próby internowania Jana Ludwiczaka, przewodniczącego Zakładowej Komisji Solidarności KWK Wujek. Przed aresztowaniem ostrzegł on kolegów, używając znajdującego się w jego mieszkaniu aparatu wewnątrz kopalnianej linii telefonicznej. Chwilę później milicja rozbiła drzwi mieszkania, a przybyłych na pomoc Ludwiczakowi górników dotkliwie pobito. Skuty przewodniczący został przewieziony do aresztu Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Informacja o tych wydarzeniach dotarła do górników w samej kopalni około 3 w nocy. W odpowiedzi przerwali niezwłocznie pracę i zgromadzili się w łaźni łańcuszkowej. Po 6 rano przez radio usłyszeli orędzie generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadzające stan wojenny i zmilitaryzowanie samej kopalni. Rosło wzburzenie załogi. Nie wznowiono pracy. Niedługo później wśród robotników pojawił się ksiądz Henryk Bolczyk, który odprawił mszę. Uspokoiło to trochę nastroje, postanowiono zawiesić strajk do czasu przybycia porannej zmiany. Na teren wydobycia przybywali kolejni górnicy i 14 grudnia w łaźni zebrała się już większość załogi kopalni. Przeprowadzono głosowanie nad dalszymi krokami. Większością głosów podjęto brzemienną decyzję o kontynuowaniu strajku do czasu przybycia na kopalnię internowanego Jana Ludwiczaka. Rozmowy prowadzone z zarządem nie przyniosły konkretnego rezultatu. Delegacja pracownicza w składzie Adam Skwira, Stanisław Płatek i Jerzy Wartak uzyskała jedynie obietnicę podania protestującym miejsca pobytu Ludwiczaka. Brak woli porozumienia ze strony władz znacząco zradykalizował nastroje wśród górników. Pojawiały się coraz to nowe postulaty, zniesienie stanu wojennego, uwolnienie wszystkich internowanych oraz przestrzeganie porozumień jastrzębskich.
Wieści o strajku w kopalni Wujek bardzo szybko rozniosły się po okolicy. Ludność zamieszkująca osiedla okalające zakład solidaryzowała się z górnikami. Dostarczali im koce, jedzenie czy papierosy. 15 grudnia coraz więcej dowiadywano się o pacyfikacjach w innych strajkujących zakładach na terenie Śląska, w tym o strzałach w kopalni Manifest Lipcowy. Założono więc, że również w Wujku dojdzie do rozwiązania siłowego. Budowano więc na szybko barykady z węglarek, zbrojono się kawałkami płaskowników, prętów i kabli. I faktycznie, plan pacyfikacji Wujka był już przygotowywany. Komendant wojewódzki MO w Katowicach, pułkownik Jerzy Gruba, wraz ze swym sztabem postanowił nie ryzykować niepowodzenia i rzucić przeciwko strajkującym imponujące siły. Do działania zmobilizowano 1471 funkcjonariuszy milicji oraz 760 żołnierzy. Jako wsparcie przygotowano 22 czołgi oraz 44 wozy bojowe piechoty. 16 grudnia odbyły się jeszcze ostatnie próby porozumienia bez użycia siły, ale nie odniosły skutku. Około 8 wokół Wujka pojawił się już szczelny kordon milicji. Uderzenie siłowe na kopalnię nastąpiło tuż przed godziną 11, 16 grudnia. Poprzedziło je użycie armatek wodnych oraz wyrzutni gazu, mające na celu rozgonienie tłumu zebranego przed zakładem wydobywczym. Obrzuceni kamieniami funkcjonariusze odpowiedzieli agresją. Wywiązała się regularna bitwa rozegrana między blokami mieszkalnymi. Jednocześnie z dwóch kierunków podjęto próbę wejścia na teren kopalni. Mury i ogrodzenie staranowały czołgi. Tymi wyłomami pod dalszą osłoną wozów pancernych wkroczyła milicja. Ostrzelano górników z wyrzutni gazu. Sporo namieszała zmiana kierunku wiatru, bardzo korzystna dla strajkujących. Zniosła ona bowiem gaz w stronę nacierających funkcjonariuszy MO. Dodatkowo jeden z czołgów najechał nieszczęśliwie na fragment ogrodzenia i został tam unieruchomiony. Wycofujący się milicjanci stracili 3 ludzi, rozbrojonych i związanych przez górników. Główne uderzenie nastąpiło od ulicy Wincentego Pola. Tu również wyłomy pojawiły się za sprawą wspierających piechotę wozów bojowych. Później pojawiła się milicja uzbrojona w długie pałki, kaski, okulary, maski ochronne, a częściowo także w plastikowe tarcze. Atakujący zostali tu jednak obrzuceni nakrętkami i cegłami. Ciskane z odległości zaledwie 20-30 metrów, ciężkie przedmioty kruszyły tarcze, w czym wydatnie pomagał kilkustopniowy mróz, osłabiający wytrzymałość tworzywa sztucznego. Kierujący akcją podpułkownik Kazimierz Wilczyński zdecydował się w końcu na dokonanie kolejnego wyłomu w ogrodzeniu, za budynkiem Wagi. Wkroczyć w niego miał specjalny oddział ZOMO. Odróżniał się on wyraźnie żółto-zielonymi kaskami bez przyłbic. Uzbrojony był w pistolety maszynowe PM-63 z ostrą amunicją. Około 12.30 otworzył ogień do górników z odległości zaledwie 20 metrów. Strzelano krótkimi seriami przez około 30 minut. Ostrzał był piorunujący. Na miejscu zginęło 6 ludzi, kolejnych 3 zmarło w szpitalach. Zraniono 23 górników, kolejnych 14 zostało zatrutych gazem. Atakujący również ponieśli pewne straty. Rannych zostało 41 funkcjonariuszy milicji i żołnierzy. Rozkaz dotyczący otwarcia ognia ostrą amunicją nie był autoryzowany przez władze centralne. Zachowały się relacje mówiące o tym, że zarówno Jaruzelski, jak i Kiszczak odradzali takie rozwiązanie w rozmowie telefonicznej z dowodzącymi na miejscu oficerami. Obecnie przyjmuje się, że inicjatywa otworzenia ognia wyszła od dowodzącego plutonem specjalnym ZOMO Chorążego, Romualda Cieślaka. Ranni byli przenoszeni przez kolegów do przyzakładowego punktu medycznego, gdzie dyżurujący lekarze udzielali pierwszej pomocy. Wzywano też karetki pogotowia, napotykały one jednak wiele trudności ze strony milicji. Zatrzymywano je przed kopalnią i bardzo szczegółowo rewidowano. Około godziny 13 obie strony wycofały się na swoje pierwotne pozycje. Górnicy zauważyli, że wobec użycia ostrej amunicji dalszy protest nie ma sensu i zdecydowali się na rozmowę. Strajk zakończono. Późnym wieczorem zarówno milicja, jak i górnicy opuścili teren kopalni. Również wieczorem przy murze pojawił się krzyż z górniczymi lampkami na ramionach, symbolizującymi zabitych. W nocy z 27 na 28 stycznia 1982 roku zniszczyli go nieznani sprawcy, prawie na pewno z inicjatywy lokalnych władz komunistycznych. Spowodowało to groźbę kolejnego strajku, co postanowiono spacyfikować wykonaniem nowego krzyża. Stał on w tym miejscu do 1991 roku, kiedy to zastąpił go pomnik. Krzyż ten stał się nieoficjalnym symbolem oporu. Co roku składano pod nim wieńce i kwiaty, mimo szykan władz. 3 lutego 1982 roku ruszył za to proces przeciwko kierującym strajkiem w KWK Wujek.
Wyroki były bardzo szybkie. Już po 6 dniach zapadły rozstrzygnięcia. Żadnej odpowiedzialności nie ponieśli oczywiście mocodawcy i sprawcy zabójstw. Co prawda prokuratura wojskowa podjęła śledztwo w sprawie otwarcia ognia do strajkujących, ale bardzo szybko je umorzono, uznając, że funkcjonariusze działali w ramach obrony koniecznej. Na sprawiedliwość rodziny ofiar musiały czekać jeszcze wiele lat, kiedy to osądzono członków plutonu specjalnego. Tak oto prezentuje się tragiczna historia pacyfikacji kopalni Wujek. Jest to przykład bezprecedensowego postępowania władz totalitarnego reżimu PRL wobec obywateli. Tymczasem odcinek dobiega końca. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały. Do usłyszenia.